Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera 2, gdzie gramy jako siostry zmierzchu. Kochani, Luthor Harkon przyszedł do nas na swoim niesamowitym tu... nie wiem, czego nie zmienili, chociaż to był ten może smok. Jakiś inny był chyba, wydaje mi się. Natomiast no, sytuacja nie jest wcale wesoła. Mamy sporo rzeczy, sporo ludzi, plus mamy jeszcze z tyłu. No, mamy trzech tu. Mamy jazdę dyscypliną. Są tę dyscyplinę oddamy komu innemu chyba. Bo tu mamy co? Prędkość. Może ta prędkość... Chociaż nie, niech będzie ta prędkość tu. Natomiast dyscyplina... Może komuś tu? Może tak? No dobra, zobaczmy, kurde, jak to będzie wyglądało. Natomiast... No, tu będzie problem, tu będzie trochę problemów. Tutaj powysyłamy naszych tych latających skurczybyków, jastrzębich jeźdźców. A nie będzie problem raczej. Tutaj jastrzębi jeźdźcy na tych trzech. Masakra. Dobra, go. Bo im dłużej na to patrzę, tym gorzej się czuję. Natomiast jeszcze jak ten, jak sobie tutaj się wczytujemy na chwilkę, to jeszcze użytkownik Aspazar podpowiedział, co robić dalej, bardzo dziękuję, żeby zrobić ten specjalny budynek i misję na pustyniach zrobić. Spoczko. Co to w ogóle? Co tu się wy... Nie. Pierdziel, jaki wy macie zasięg w ogóle? O kurde. Można by podejść na tyły i coś kombinować, albo się rzucić wszystkimi, po prostu na wszystkich, będzie jakaś tragedia. Ci tu będą napierdzielać tymi bombami. Nie, trzeba będzie się cofnąć. Zwłaszcza, że my zaczynamy z tyłu. Dobra. Znaczy, z wszystkimi zaczynamy, to chciałem powiedzieć. Hoppa, hoppa, hoppa. Wy tu. Chyba tak. Eternal Realms. Wy i wy tu. Kawaleria. Nie, dobra. Wy do czwórki musicie dojść. No i ty pojedynczy tu jakoś ósemeczka. Czy to ma sens? Nie mam pojęcia. Ty na pewno tam. Ty, moja miła, tu będziesz napierdzielała czarami. Główna linia. Spoczką. Archers ready. Bo wy jesteście kim? Wy jesteście wy. To masz was może troszkę szerzej. Jastrzębi jeźdźcy. Gdzieś tu. Tych będzie trzeba puścić tam, na tyły. Jak to zrobić, żeby to było mądre? Ci będą strzelać do nas. Czy się ukryje tu w lesie? Tak. Jesteśmy ukryci, spoko. Ridersów też z tej strony. Będzie jakaś tragedia za moment. Jak to mówię? Wy swiftly tu. No mamy sporą, kurde, armię, powiem szczerze. Dobra, wiecie co? Pogram troszkę sobie na tym, na zwolnionym tempie, z tego względu, że... bo tak, że tak należy. Ci już to napierdzielają. Dobra, wiecie co? Bo oni idą do nas, oni nas atakują, więc powinni. Mamy kuronusy różnego rodzaju. Cyk, kuronus dla ciebie. Kuronus dla ciebie. Kuronus dla was. Tu lecimy w ramach... W ramach nie wiem czego. Już dostajemy tutaj, zobaczcie. Saka. Ale oni też, kurde, dostają. Dobra. Dobra, lećmy, 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 lećmy. Nie ma co się zastanawiać. Go, go, go. A jeszcze szybkie zionięcie. Dobra, atakujcie tych, ale lećcie tam. Dobra. Tu. No, trochę podostawali, powiem szczerze, dobra. Bo tu jest jakaś masakra. Bez was tamtych. Trochę do przodu właśnie, bo... Tak widzę, że tutaj się ustawiamy, ale nie chcę tak zrobić.
Go, 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 na tyły, na tyły, na tyły, na tyły. Żeby ich trochę cofnąć tutaj wszystkich. Nie? Tu powinniśmy, no właśnie, napierdzielać mocno. Pierdziele, strzały, 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 tyk, tyk, tyk. Właśnie to jest ten moment, kiedy potrzebuję troszeczkę zwolnić to wszystko. Go, go, go. Go, go, go. Atakuj, moja miła. No właśnie, i tu, jak oni już są blisko w miarę, biegnijmy. Ty, moja miła, pierdyknij jakimś czymś. Apoteoza może. To ma osobny wydźwięk, więc cyk. No ten dostaje całe szczęście. Tak, tu zrobimy charge. Tu zrobimy charge kolejny. Wiecie co? Wy na tych. Tu jak zadyma wychodzi. Jak zadyma wychodzi. Całkiem nieźle. Mamy magiczny pocisk dla Lutora. Dobra. Wydaje mi się, że już warto się skupić na tym. Dobra, ci dostają elegancko. No niestety, troszkę będzie na... Właśnie, sio, wszyscy. Kurde, te dostają. Dyscyplina. Prędkość, ukrycie się na siebie i uciekaj stąd. Mamy jeszcze tego Gwindalora. Dawaj go. Skurczybyka. No, uciekać, uciekać. Uciekać wszyscy. No, poza tobą. Ty nie uciekaj, ty tu. Wysio. Tu jak wygląda sytuacja? Muszę powiedzieć, że nie najgorzej. Jak tam Lutor? Żyjesz? Myślę, że nie. Was potrzebujemy. Go. Może w tamtych. Może tu. Trochę Lutora. Trochę tamtego. Wy oczywiście defense system. Dobra. Ktoś tu był? Jest ten Gwindalor, który jest tu. Wjedźmy może w tamtych. Nie, wszyscy są, dobra, okej. Okay. Znaczy w sensie takim, że są wszyscy, że żyją nadal. Kurunusy się przydadzą. A może kurde w te niesamowite... W te niesamowite to. Tu jest okej. Tutaj specjalnie nie chcę też wbiegać w to wszystko. Dobra. Weźcie ich tu. Zestrzelcie. Wysio do tyłu. Nie wiem, czy oni mają tu armatę, czy... Mają. Co, może tam? Ucieknij. Gdzie jest moja w ogóle magia? Bo tu mamy możliwość wzmocnienia ich troszeczkę. Plus apoteoza, to jest jak tam na bank się przyda, to jest co? Przeciw pojedynczemu przeciwnikowi to jest niska szansa. Dobra, go, go, go. Gwindalor sobie chyba radzi. Dyscyplina mniejsza. Aha, masz wokół siebie to. Wy uciekacie, wiesz co? Spróbujmy podejść tu. Wy ucieknijcie. Ci strzelają. Zionimy na nich. Tutaj elegancko sobie poradzimy. Dobra, to jest okej. Przeatakujmy. Tu są ci, tu są ci. No.
Nie wiem, czy Luthor żyje jeszcze, czy nie. Może tam. Czy wy macie jeszcze jakieś te ciekawe rzeczy? Macie. Tu. Tam. Tu. Come on. Prędkość i ukrycie. Jakiś wybuch. A, tyle. Dobra. Czy jeszcze się możemy gdzieś tu, kurde, ty sobie możesz... Właściwie ty możesz komuś innemu, kurde, dodać, to dobre. Apoteoza. Może tu? Ty, wyłaź. Chodźcie tu. Ty moja miła, tu. Go. Co tu się dzieje? Wir, kurde. Au. Fuck. No, nieznaczne zwycięstwo, ale przynajmniej Luthor zginął. Znaczy, no wszyscy tam zginęli. No, powiem szczerze, że nie było aż to tak straszne. Jak się początkowo spodziewałem, 23, no właśnie, tutaj była, kurde, tragedia, to co widzieliśmy, zaczęli atakować z tyłu. No, ja też ich robiłem, kurde, ale całe szczęście wszyscy dead. 4%, skarbiec, mamy na plus skarbiec, więc chyba weźmiemy uzupełnienie, mimo tego, że to jest małe, chociaż z drugiej strony, nie, dobra, weźmy uzupełnienie. Także przebudzeni to byli wtedy. No i kochani, intryga zagłady, tarcza Ptolosa. Właśnie, tutaj była propozycja na tego bohatera, natomiast raczej go nie będę teraz nazywał. Odporność na ostrze może być dobre, siła broni, mosiężny tasak, co daje atak w zwarciu, to jest trwale. To by był spoko, ale nie. Mieczoprawcy, to jest... klątwa obszarowa wokół siebie. I magiczne ataki, ale to zostawimy sobie. No, ten mosiężny atak, bo to jest trwale, także atak w zwarciu plus 9 będzie spoko, 504. Talizman, magiczna ochrona dla ciebie. No chyba tak, no. No, eliksir, bo chyba nic innego nie mamy. Ciekawe, jako to jest zaklęty przedmiot w razie w boom. Patrzę, że mamy kuźnię otwartą, więc patrzę, co tutaj można mu dać. Tylko, że widzę, że nie ma chyba... Wierzchowca nie może mieć. Chyba, że... Chyba, że może. Dyscypliny. To się przyda. Odporność, przydzielona jednostka na magię. Przechwycenie, zasięg ruchu na mapie kampanii weźmiemy. To będzie dobre. I odporność może na magię faktycznie. No. Gikt. No, zwłaszcza, że on ma utrzymanie, kurde. Co ty mi tu? A wodby jesteście tu, skurczybyki. Gotowość do działania. Gdzie ty jesteś? Jaro, tam. Pracowano technologię, rezerwa elegancko. Zabity w boju. Pokonano Luthora. Mamy odporność na magię 15% i dyscyplina podczas walki na morzu. Oraz w trakcie obrony i w trakcie obrony. Aura dyscypliny i plus 5 dla ciebie, moja miła. Dobra, Jaro, nie ma co się zastanawiać. Dawaj ho tutaj. No właściwie tam. No i tu, tą armią, faktycznie na moczary. Cyk. Wiesz co, może tu na razie? Tak patrzę sobie, czy ktoś tu siedzi, ale nikt nie siedzi. Dobra. Go. Także moczary zaraz będzie mieć port plus garnki. No jest tu parę jeszcze wysp, które można ewentualnie odwiedzić, gdyby brakło kasy. Ty moja miła, 14 poziom, nawałnica. Kurde, nawałnica byłaby dobra teraz, nie? Ale chyba apoteozę, to jest większy zasięg rzucania. Więcej punktów życia? Nie, tyle samo, tylko większy zasięg rzucania. Możemy uzupełniać oddziały ewentualnie. Piękna i przerażająca. No chyba, żeby tu iść. Magiczne posiłki, rezerwa magii plus 15, masakra.
Przywraca 40 punktów, to jest rozkwit życia. Spoko. Odporność fizyczna. Gniew kniei. Podstawowe obrażenia do strzału i spoko. Obrażenia do strzału przebijające pancerz. Eleganckie to jest, plus masz ten, kurde, magiczny, większy magiczny przewodnik. I to jest czas działania trwale, zobaczcie. Bo normalnie to trzeba aktywować. O masakra. Koszt wiatrów magii minus 10 do wszystkich czarów armii bohatera. To by było też dobre. Towarzyszący lord. Więc co, uzupełnijmy oddziały, chociaż kawałek. Natomiast my, wydaje mi się, że poplecimy, jaki to jest zasięg tutaj, więc... Właściwie to ja mogę wszędzie przecież przeskoczyć. Więc co, przeskoczmy tu. Faktycznie teraz. 20 na 20, patrzę, że tu coś się dzieje dziwnego. Weź tutaj 61%, ciach, porażka niestety, ale trudno. No i to były siostry zmierzchu. No właśnie, mamy ten specjalny... Jeszcze nie. Moment. Bo specjalny jest tu i to są, słuchajcie, Zoaty i siostry Ciernia są właśnie tutaj. No to na pewno zrobimy ten budynek tu. Bo Zoaty są tu, ale siostry Ciernia są tu. Czyli to jest w sumie na trójce i na czwórce w sensie. No to ten budynek jest lepszy. Więc ewentualnie do tego miejsca się dołączymy, chociaż... Nie wiem. Nie wiem, natomiast mamy 3500. Spoczko. Dobra, ty moja miła. Ty coś miałaś robić. Nie wiem, czy ty nie miałaś wracać tam do nas. W sensie... A może tędy popłynę najpierw? Tylko moment, bo tu są... Cieśnina, chociaż... Nie ma znaczenia. Dobra. 20 na 20. I ty mój miły... Skelonie of the Hooked Blade, czyli zakrzywiony miecz, tak? Miałeś mieć jeszcze ten armię. No, myślę, że jedna. Jedna armia, która będzie miała możliwość... Bo tu mamy cztery, tak? Tak. Cztery armie pełne, spoko. Więc już teraz możemy działać z ewentualnym Malekitem. Szarży Zoatów, drzewców, leśnych smoków. To by było, kurde, też nie najgłupsze. Stosunki dyplomatyczne wysoka miła twojego rodu. Zdrowie lasu, naturę. Tak, to mieliśmy iść. Tu niestety, kurde, będzie problem trochę z tym. Dobra, wydaje mi się, że wszystko. Tak. Kliku klik. Zobaczmy, co się wydarzy. To jest kliknięte. Co tam? Sojusz obronny. Chcesz za 1000 sojusz obronny ze mną mieć. Jak ty masz stary, kurde, tutaj 3-4. Nie, no w sumie. 5. 29. No dobra. No, widzisz, za darmo też można. Co tam, sojusz militarny? Nie. Co tam, sojusz militarny? Nie. Co tam, sojusz militarny? Nie. Co tam, sojusz obronny? Tak. No właśnie, moment, bo to kurde... No, oni się tutaj kurde napierdzia... Tego Malekita trzeba będzie wyeliminować. Im szybciej, tym lepiej, bo to... Przebudzony. Popierdzielasz tu, ale nie dojdziesz chyba. Doszedł, ale nie szkodzi. Wtedy w dwa ognie go weźmiemy. Najpierw tych wyeliminujemy. Ten popierdziela, ten tu, ruru. Super, super. Bo to są wrogowie, jest szybko. Wiecie co, tu jest najszybciej. Neutralne frakcje też w sumie nie potrzebuję ich patrzeć na nich. Wyzwanie do broni, słuchajcie. O kurde. Zawsze możemy się tamtą armią, która jest... No bo to z krasnoludami walczą, nie? Odmów i zerwij sojusz. Właśnie wolałbym nie. No dobra. Ale tutaj też mamy chyba... Mamy sojusz obronny. A nie, bo to Karak Zorn wypowiedział wojnę rycerzom Kaledornu. No nie, no muszę stanąć dalej, sorry. Złamano. No właśnie, i także... No właśnie. Tego się, kurde, obawiałem, że tu będzie jakaś tragedia za mały. Intrus. Oj. Dobra, stosunki między Asra i innymi mieszkańcami lasu bywają różne. Ład publiczny, koszt zerbunku, Dyriad. A koszt zerbunku.
No mógłbym to przerwać, ale wydaje mi się, że nie. Czy jak ja doskoczę tutaj? Nie, kurde, nie zdążymy, stracimy tam te. Skoro tu już jestem, to jestem. Odporność na magię ktoś może sobie wziąć. Dyscyplina minus 8, wokół siebie. Cyku myk. A weźmy, uzupełnijmy się, bo lecimy z powrotem. Mamy szpiega, morskiego potwora, to jest 6 koła i 1500 doświadczenia, spoko. Elfi rumak. No tutaj czekamy, kurde, na jakiś poziom sensownie. Właśnie miałem to kliknąć. Ze flasu, oko kuranusa. Ty jesteś tkaczką. To w sumie nic nie potrzebujemy stąd. Może obronę w zwarciu. Albo, to jest atak w zwarciu, tu jest obrona w zwarciu, a to jest do strzału. Cyk, tu się nie ma co zastanawiać. Specjalnie oreły są, tu wszystko jest. Specjaliści, elfie rumakowanie. Dobra, moja miła, rozumiem, że stąd nie przejdę w tryb. Dobra, spadamy. No i ty, moja miła, na pewno musisz lecieć tam i do Wiedźmiego Lasu w Afryce. Tu natomiast... oni się, kurde, coraz bardziej rozbuchali się, więc musimy ich ukrócić szybciutko. Tutaj mamy poziom nawet wbity, elegancko. Uzupełniamy się, czy to ma sens? Ma. Dobra. Ład publiczny. A tak, zwarciu dla tancerzy i pieśniagi klingi. Pieśniagi. Dawaj, gdzie tam? Starszy dziadowca, to zostaje. Mamy to. Ale to komuś by się przydało. Wydaje mi się, że mamy. Tak. No. To będzie ważna kwestia. No i właśnie, mamy możliwość. Za stówkę. Ty. To jest. Damaging. Flaming and Leadership Damaging Project, to jest spoko. Blinding. Więcej tych strzał. Armor Piercing. Może nie być głupi pomysł. Jak będziemy grać teraz z tymi, z krasnoludami walczyć. No. Czyli Arcane. Myślę, że spoko to jest, nie? Ten mod. Daje, kurde, ten możliwość właśnie innym. Tutaj, czekaj. No. Ja wiem, że utrzymanie większe, ale nie szkodzi. No, smoczydło, tutaj trochę tych. Mhm, spoko. Bo tutaj miał być jeszcze jeden chyba, kurczę, jakiś tkacz. Pieśniarz zaklęć nie mamy. Właściwie to nie, moment. Bo ty miałaś, moja miła. Znaczy, teraz tak sobie pomyślałem, że ty pójdziesz faktycznie do tej armii. Będziesz tam coś kombinowała. Tu natomiast przyjdzie Jaro, no bo ona zrzuca zaklęcia. Albo Jaro, albo ktoś. Tu jest Nathan. No Nathan nie zadziała tutaj specjalnie. Mógłbym popłynąć tam. Bo my zawalczyliśmy tu. Tu się całe szczęście nic nie dzieje, w sensie już jest 47, bo jest poniżej 50%. Powyżej 50% zaczynają działać efekty tego skażenia, spaczenia. Więc już się całe szczęście nic nie dzieje w tym temacie. Tutaj mamy natomiast tą. No to strzału, no. Skrzydło lasu, nie mamy tego. Hold the line. All the line. Tu. Dobra. Weźmy hold the line. No tutaj się mogę przenieść, ale nie mam gdzie. No i będziemy atakować. To są dwie tury, kurde. Więc nie wiem, czy nie wleźć. Troszeczkę tu, ale tutaj będę miał obrażenia. Ale wydaje mi się, że warto. Troszkę obrażeń, ale potem Tlaxa przejmiemy. No. I to będzie dobry pomysł. Ewentualnie mogę ich wstrzymać tu. Chodźcie.
Łe? Są mury? Nie, nie ma murów. I co? Okrążmy im, żeby oni nie uciekli stąd. Jak zaatakują nas, to trudno, to stracą turę po prostu. My potrzebujemy Tlaxa w ramach korzeni. No i kurde, Malekith idzie. Jeden bursztyn ma, moment, moment, o właśnie. Wzmocniona Orla Maska, odporność na magię, tempo badań frakcyjne. Plus stówka tempo badań. I to jest, słuchajcie... przez 7 tur. Efekty plus 5000 leśny wzrok, cokolwiek to znaczy. Leśny wzrok mogą, wrogie jednostki nie mogą ukryć się przed wzrokiem tej jednostki w lesie. Spoko. Nie, no weźmy wzmocnioną. Nie wiem kto to ma. Teraz zobaczymy. A, bo to jest smocza maska. Przychodzę zniszczenia osad, ale ja to, czy ja to potrzebuję teraz? Wzmocniona orla maska ma... szansę na powodzenie zasadzki, frakcyjne... Wiesz co, oddawaj to. No. Masz jakieś rzeczy jeszcze? Przedmiot z zaklęciem. Właśnie różne tasaki. Siła pocisku plus 10. No to tam coś strzelasz, ale... Nie, bo ty jesteś tą. Ach, o mnie zgody. No dobra. Dobra. Bo to była ta sama tura, nie? Tak. Kurde. Tutaj siedzimy. Vlin, ty jesteś gdzie? A ty jesteś tu. Okej. Okay. Wiesz co? Dobra, weź... Weź go... Właśnie, wyeliminuj. Zbójstwo na maksa, to na maksa, to na maksa. Myślę, że... No, Kuranusa trzeba będzie wziąć, jeżeli dołączysz do kogoś. Natomiast Jaro... 24 poziom, dobrze, że żyje, nie? Dobra, lecisz, lecisz, okej. Okay. I chyba tyle... A, właśnie, ten mamy. Jeden bursztyn. Mądrość Cisu, to jest tak. Trucizna Cisu. Dla Driad, Drzewnego Bractwa i Drzewców. I to jest, słuchajcie, truciznę mają przez 10 sekund. Trwale, to jest przy ataku, rozumiem, nie? Mhm. To by było, kurde, dobre. I wszystkie armie zmniejszenie czasu przeładowania plus 15. Mega. Odporność na pociski dla jednostek Driad, Drzewnego Bractwa i Drzewców i tempo uzupełniania strat plus 5 na obcym terytorium. Spoko. Mądrość Sosny. Utrzymanie Driad. Czas budowy wszystkich budynków minus 25. Rozwój i czas trwania werbunku minus 1 dla wszystkich jednostki w turach. To by było dobre. Przywóz budynku osady to też jest spoko. I atrybut świetna obrona przed szarżą dla jednostek Wiecznej Straży. Spoko. Wysoka, zobaczcie jaki w ogóle kurde ten, nie? Efekt. Wysoka skuteczność przeciwko oddziałom liczącym przynajmniej 120 ludzi. I zadaje obrażenia walczącym, to jest status zagłady, no rozumiem. Plus 5 zdrowia lasu za zniszczenie wrzosowisk. Odporność na ogień i zmniejszenie utraty. Nie, wydaje mi się, że zmniejszenie czasu przeładowania. No, pójdziemy w tym kierunku. I tyle. Tak, ty Jaro leć. Spoko. Czemu zerwano pakt? Dostęp wojskowy Mazamundi byś chciał. Ale ty nie potrzebujesz tutaj iść przede mnie tutaj, tędy. Gdzie, co ty? No nie, no możesz sobie pójść tędy. A tu jest jeszcze. Ty, on ma sporo tych kurde rzeczy tu. No ale ty nie potrzebujesz tędy przechodzić. Do mnie, nie, i stąd. Znaczy ja też bym miał dostęp do wojskowy przeciwko niemu, ale to ja też sobie mogę upłynąć go po prostu. Dołącz do wojny przeciwko... Wiesz co, nie, już mam tam wojnę z krasnoludami. Właśnie muszę zobaczyć, co tam się dzieje. I czemu... A bo to jest konfederacja, dobra, się zastanawiam, dlaczego ten pakt zerwali ze mną. Frakcja zniszczona. Oni mają tutaj armię? Nie mam pojęcia. Ci siedzą tu. Tu będzie tragedia. Mhm, 15 armiami. Ty w ogóle jaki ten? Jakie szanse w ogóle są? Nie no, dwoma armiami. Dobra, nieważne. Dzięki. Nara.
No, to są trzy armie, kurde. Niepełne, ale zawsze. Trzeba będzie tam kogoś wysłać, kurde. Nie wiem, czy nie Alariel. Nie Alariel, w sensie. Ariel. Wraz z siostrami, ale. Ale nie wiem, raczej nie. Utracono osadę, to się domyślam. Opracowano technologię, super. Także lecimy dalej tu. Mam bursztyn? Nie mam bursztyna, jeszcze jednego, szkoda. 2300, 142 tysiące w ogóle pieniędzy. A na początku się, kurde, zastanawiam. O co ho? O kurde. Atakujemy, póki możemy. No, dobra, cześć. Oczywiście zajmujemy wrzosowisko. Ciach, odpornąć na ogień. O, uzupełnijmy się delikatnie i lecimy dalej w prawo. Bo tamten, kurde, gościu nie ten, nie wyszedł do nas. No i dobrze. Chyba, że faktycznie zamiast tracić czas, to z tamtej strony... Za chwilkę powiem, o co mi chodzi, tylko tutaj popatrzę. Mamy utrzymać pozycję. Odporność na ostrzał dla jednostek drzewnego bractwa, drzewców, wielkich chorów, leśnych smoków. Nie mam niestety. Miejsce upolane, dzikich jeźdźców, rycerzy na wielkich jeleniach. To jest obrona w zwarciu. Właśnie, to jest zoatów i tak dalej. Obrona w zwarciu i siła broni. Dla zoatów też. Dawaj, dobra, git. Bo i tak mamy tutaj na wyższym poziomie, więc git. Teraz powiem, o co mi chodzi. Tylko... Może kradzież dusz. No. Co tu możemy zrobić? To. Ten tu, kurde, płynie. Co ty tu? Morati. Morati, z kim ty masz, kurde, ten? Wy ze wszystkimi macie, widzę. No ze mną nie, ale tu... A z Mazamundi masz, dobra. Ty. No właśnie, żeby tutaj faktycznie to zrobić akcję na moczarach. Siostrami wrócić do lasu, przenieść się szybko tam do krasnoludów. Jeżeli zdążymy, no bo tu potrzebujemy jeszcze ile? To są trzy tury, kurde. Chyba, żeby zrezygnować z trzech tur i mieć dwie tury i się przenieść tam. No bo ty potrzebujesz też dwóch tur. Ty, moja miła. Jak najbardziej też popierdzielasz tu i tam pójdziesz. Tup, 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 tup. No. Evelyn jest tu. Czy możesz zaatakować? Nie możesz. Dobra, podejdź tu tak czy inaczej. Mamy ciebie, mamy Alarika. Bo oni będą tam sobie siedzieć, tylko to są... No nie są takie złe te jednostki, no tu są wiadomo pierwszopoziomowce. Tu są dwa T. Tu ich wystrzelać z daleka. No dobra, no w sumie mamy ten. I tak to przejmiemy się, uzupełnimy. No, zobaczmy tę akcję. 30 trochę jest elegancko, rozmieszczajmy wojska. Jesteś daleko, gdzie oni są, kurde, wszyscy? Może mgła albo coś, nie wiem. Cyk, 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 przepraszam bardzo, cyku, cyku, myk, wy, cyk, wy, ciach, wy, myk, tu jest jakaś karnia z D, trochę, no ale dobra. Czy oni będą nas jakoś, kurde, atakować specjalistycznie? Cyku, cyk, ty tu, mój miły, tu. Tutaj troszkę sobie zgardujemy, troszkę, nie za szeroko. Wy jesteście tu, za chwilkę obejdziemy. Tu. Wy może z tej strony. Ty mu miły Alariku, tu i cześć. Pronusuj. Masz pronusa też? Powinieneś mieć. Dobra, podejdźmy bliżej, bo to nie bez sensu. Wigor, przyspieszenie, dawaj, ho. Ty chodź też, bo masz niesamowity dech, go. Tak, napierdzielaj tam. Właściwie to jest przeciw pojedynczemu przeciwnikowi chyba lepsze będzie. A to ich po prostu zioniemy na nich jakoś. Mam nadzieję, że da radę zionąć. Za chwilkę się tu zajmiemy tymi. No zioń, że!
Dobra. Wiesz co? Chodź. Chodź, bo tu jest jakaś tragedia. Dobra, tu strzelamy, tu strzelamy, tu strzelamy. Mamy zasięg odpowiedni w ogóle? Tak widzę, że nie bardzo chyba. Podejdźmy tutaj z tej strony. Wiesz co, weź wyeliminuj kurde kogoś. Gdzie są ci latające skurczybyki tam? Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Weźcie ich wyeliminujcie. Patrzę, gdzie jest kurde nasz grubasek. On się tam schował z tamtej strony pewnie. Polećmy z tej strony. Polećmy tu. Go, go, go. Weź tu zioń oddechem. Atakujcie. Kontrszarże. Kontrszarżę. Dawaj tu. Może skóronusuj tam. No, to może nie być wcale wesoła bitwa, powiem szczerze. Strzelaj, strzelaj, strzelaj. Pomóż tu. Formation locked. Tu jest git. Tu jest git. Dawaj ho. Chodź, chodź, chodź. No, są skurczybyki. Mądra decyzja, że ich w lesie poukrywali. Mam nadzieję, że zaraz ich tu wyeliminujemy. Przywraca 624 punkty życia, spoko. Tak, proszę ich wyeliminować szybko. Ten, ten, ten. No i tyle w sumie. No, trochę strat jest, ale to nie aż takie duże, jak sądziłem. Powinienem, kurde, szybciej tych wysłać do ataku, wtedy byłoby łatwiej. No ale, tutaj były też, kurcze, ten, nie? Jednostki z garnizonu, więc... Więc spoko, 1, 2, 3, 2, no tu 5, ale... Ale git. No dobra, kochani, będziemy kończyć powoli. Znaczy, dokończmy tę turę może. Najpierw natomiast będziemy kończyć ten odcinek już teraz, za chwilkę. Bo to mamy, git, occupation. Mamy tutaj port, z czego się cieszę niesamowicie. Też jakiś pieniążek jest tu, 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 grot puszczy. Czy mam jakieś jednostki? Mam już jednostki na wyższych poziomach niż siódmy. Bo to są, mamy też kurde dla jeźdźców i zoatów, nie? Oni też mają całkiem niezłe to wszystko. Bo tu jest Wiecznej Straży i Driad. Bo tu są huśtające się gałęzie, już mamy dla Kling. No chyba, żeby to kurde tą korę ci dać, bo to też kurde w ostatniej, znaczy przed chwilą pokazałeś, że jednak jesteś do zabicia, ale dla zoatów i w ogóle, no to zróbmy to do końca, będzie git. Ty masz 30 poziom, moja miła skurczybyka. Dzięki przychody, ale potrzebujemy jeszcze to na pewno. No. Ty mój miły, czary mary masz wszystkie, nie? Tak. Tarcza iszy ze flasu, to jest atak w zwarciu. No, może się przydać, gdyby już trzeba było przeatakować tak konkretnie. No i git. No i my tu. Nie, myślałem, że coś jeszcze zrobimy w tej turze, ale chyba nie. Jaro płynie, więc niech płynie. Spoko, dawaj ho. Tu jest w ogóle ta. Przebudzenie mają jeszcze. Ulala, krwawy bagna, nie wiem kto tam jest. Znaczy wiecie, no nam nic nie robi to, że mamy wszystkie prowincje, nie? Ale no na pewno trzeba będzie przejąć tu przebudzenie. Tutaj na bank będziemy wracać. Do Świętych Sadzawek będziemy przeskakiwać, bo albo teraz, albo nigdy, bo stracimy. No szkoda właśnie, że kurde tam Kaledor tym wypowiedział, jak wy się tam nazywacie? Karak-Zorn, no. Nie chcecie, aby ten traktatu pokojowego. Mamy bardzo wysoką w sumie.
Do minus 50. Chyba, żebym go przekupił, żeby już ten. Możesz nawet trzymać te. Ty. Ja ci dam tak, dam ci pieniążek. Dam ci sporo pieniędzy. 15 tysięcy. 30. 45. Nie no, więcej nie chciałem dać, ale chciałem zobaczyć, czy przy 45. No zawsze możemy, słuchajcie, tego, nową armię tutaj stworzyć, nie? Pradawnego drzewca. No właśnie, nie mieliśmy pradawnego drzewca, słuchajcie. Ogłupiające psotniki, słuchajcie. Szansa na powiedzenie zasadzki, własna armia plus 20. I nie mogą się poruszać, spoko. A tu są świetliki. Odporność na magię minus 25, lokalne wrogie armie. I podstawowa siła broni. Atak w zwarciu, ale to jest... A wzmacnianie celi naszej. To jest lepsze. Dulurika. Nie wiem, czy Dulurik nie jest. Nie, chyba nie. Właśnie, bo to jest nowa ta, nie? Chyba nie można było drzewca mieć wcześniej. Nie, no można było. Dobra, dobra, nieważne. Lord Polany. Plus 35, ja tak zwarciu, plus 8, spoko. Ale kurde, nie mieliśmy tego. Zobaczymy jeszcze. No i tak na razie mamy mało, więc samo zwerbowanie tego drzewca będzie nas kosztowało miliard złotych. Bo tutaj się werbujemy, tu przybyliśmy. Tak. Ty tu wyszukuj. Ty moja miła, przeskocz tam. Moment, bo Jaro kurde biegnie tam. O, aby się przydał. Bo Jaro był tak naprawdę człowiekiem od działania tutaj. No to jest takie przy okazji. Więc w sumie Jaro, opuń to tu. Do Polany Słonecznych Drzew. Do obozu Oreona. Nie wiem, ile to tur będzie, ale wydaje mi się, że... nie, bo tutaj gdybyśmy... Znaczy, no, mógłbym przeskoczyć tu, a potem stąd tam, ale to nie ma tyle czasu. Niestety, więc tak to. Dobra, kochani, dajcie znać, proszę, co kombinować dalej. Wojnę z krasnoludami mamy, więc mamy już jakiś taki wstępny plan. Nie wiem, co kurde tutaj niesamowity Malekit robi, mają miliard kurde różnych armii dookoła. Tutaj trzeba będzie to przejąć wszystko, chyba że tutaj nie mają nic i już stracili, bo mieli 4, nie, mają 4 nadal. Wiadomo, że to trzeba będzie przejąć stolicę, więc będą atakować nas z tamtej strony, więc ty mój miły Natanie, zostaniesz tu, tam się przeniesiemy dwiema armiami po dwóch turach, ale wydaje mi się, chociaż kurde, nie wiadomo, czy tam dwie armie wystarczą. Nie wiem, zobaczymy, będziemy myśleć na bieżąco. Kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.